Witajcie, z tej strony Delir Śliwka. To jest już 13 odcinek z gry Super Mario Odyssey. No i dzisiaj dotarliśmy do Nadmorskiego Królestwa, gdzie będziemy musieli zmierzyć się z tym tajemniczym Squidem, który siedzi tam i wypija całą wodę z tego szklanego naczynia, jak żeśmy to nazwali ostatnio. Okej, także ruszajmy. Jest to dosyć duże królestwo, już wam pokazuję. No, naprawdę duże. Jest tu 100 różowych monetek, w sensie fioletowych. Także nie wiem, od czego zacząć. Ale potrzebujemy tutaj tylko 10 księżyców, żeby się stąd wynieść i przejść do następnego królestwa. Także może zacznijmy od... Tutaj może się wespnijmy najpierw. O, słychać gumby. Okej. Także są tutaj gumby. O! I monetki w tym królestwie są takimi muszelkami. Można tak to nazwać. Okej, chciałbym tam się dostać na górę. Nie wiem, czy jest za bardzo sens, ale... Można spróbować. O, jest księżyc! No dobra. O, to spróbujmy jeszcze raz. O, wiem, może... Jakbym... O, tak zrobił? O, no to się udało. Okej. Na klifie, patrząc na plażę. Okej, trochę Odyseja zasłania. Ale nie szkodzi. Dobra, także wybierzmy się może w tę stronę. Tutaj na pewno coś jest, zobaczcie, jakaś szpara. O, skrzynie! Musimy je otworzyć w odpowiedniej kolejności. No tu jest akurat podobnie jak w tych skrzyniach. W ogóle to jest nawiązanie do skrzyń z Super Mario 64. I tutaj chyba mają taką samą kolejność, więc... No, chyba jest to dosyć oczywiste nawiązanie do gry. Okej. Nie ma siatkówki. No tak, bo normalnie tutaj sobie można... O, tutaj w siatkówkę grać, ale jest zamknięte z powodu ataku potwora. Dobra, dajmy ten checkpoint. Plażowy dom. Boisko do siatkówki. Ale chyba nikt nie gra teraz. No, nikt nie gra faktycznie. I co? 4 nasionka aż. Jakaś rakieta jest. No dobra. O, widzę nasionko. Dobra. Także weźmy je sobie od razu. O! Chciałbym nie skupiać się tak bardzo na tych pobocznych księżycach, ale raczej iść zgodnie z fabułą w tym odcinku. Ponieważ jest to duże królestwo, chciałbym je przejść w jednym odcinku. Dobra, także ruszajmy. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić. Okej, tutaj jest jakaś nutka. No dobra, nutkę w sumie możemy spróbować. Bo to... Mamy jakby jeden strzał. Czekajcie, to sobie zrobię tak. O! Oj, nie trafiłem. No dobra. Dobra, trudno. Ale zobaczmy, mamy tu takie istoty, które się nazywają guszeny i możemy dzięki nim strzelać wodą, unosić się. Do góry, do dołu, gdzie chcemy. Śmiesznie to wygląda. Okej, kolejne monetki. O! No serio, Mario! Weź no, bądź trochę bardziej uważny. Kolejne! Potrzebujemy 15 na kostium. Więc już mamy prawie wszystkie. Tutaj są. No to super, no to już mamy. Ogólnie to jak ostatnio sobie przechodziłem to królestwo samemu, to udało mi się znaleźć wszystkie te monetki. Bez poradnika żadnego. Okej. No dobra, no to użyjmy tej rybki. Nie wiem, czy ona nam się po coś przyda. Chociaż dobra. Ogólnie tutaj chodzi o to, żeby odkorkowywać te fontanny. I pierwsze wejście, żeby można było to zrobić, znajduje się... O, właśnie tutaj. Kolejne końce. No dobra, mi to pasuje. Tylko będziemy musieli z rybki zrezygnować tym razem.
Okej, 18, ładnie. No i tutaj do tego tunelu podwodnego. O, spójrzcie na to. Podwodny tunel do latarni morskiej. Okej. No i co, jest to jakiś tunel zwykły? A jednak nie! Ponieważ występują tutaj groźne węgorze, które mogą nas zjeść w każdej chwili. No dobra, może nie zjeść, ale ugryźć. I to nam oczywiście odbierze życie. O, tylko musimy ich tutaj unikać. Jak zresztą widzicie. Okej, monetki. Dobra, trzeba tutaj się rozglądać gdzieś do tyłu. Żebyśmy nic na pewno nie pominęli. Na przykład tu może coś być. O, monetki są. Ale nie wiem, czy będzie akurat jakiś księżyc dodatkowy tutaj. Wydaje mi się, że może być. Ale to jest już wyjście, więc no. Może gdzieś się minąłem po prostu. No. No dobra. Nie szkodzi. Ruszajmy. Jak nie starczy nam księżyców, no to po prostu jeszcze się wrócimy. No i dobra, jesteśmy na szczycie latarni. Oczywiście checkpoint się nazywa latarnia. Logicznie. Okej. Lighthouse seal. No i co? Ground pound. No i korek zostaje wystrzelony na jego głowę. O. Dobra. Ała. Spróbuj wszystkiego, ale nigdy nie opuszczę tej smakowitej, gazowanej wody. Sparkle water. Sparkling to by było gazowane, ale sparkle. Czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. No i co, ruszajmy po ten kostium wreszcie. O, widzę kolejne monetki. I sklep. Zobaczcie, tak wyglądają tutaj sklepy. Są na takich dory. W sensie dory to są te właśnie pływające istoty. To akurat żółte dory to jest sklep z monetkami zwykłymi. A fioletowa dory jest na sklep z regionalnymi monetkami. Albo fioletowymi po prostu. Jeszcze jedna chyba jest. Muszą być trzy. Tak, no dobra, no to wszystkie. 27. Ruszajmy. Tylko jeszcze trzeba kostium kupić. Dobra, może użyjmy tego Gushena. Bo jak widzicie, wygląda to całkiem śmiesznie. Jak one sobie tutaj podskakują w tej wodzie. Oczywiście zapasy wody mogą nam się wyczerpać z czasem. Więc trzeba rozważnie tego używać. No, to jest kolejny bardzo łatwy księżyc. Okej, na skalnym pilarze. Filarze, przepraszam, filarze. Kurde, Mariowi jest pewnie już bardzo gorąco. Dobra, korek wystrzelił. Kurde, on się cały tą lawą oblał. Świetna robota. Zostały jeszcze tylko dwie fontanny. Okej, jest sklepik pływający i checkpoint. Więc czemu by go sobie nie aktywować? Okej, szklany pałac. Okej. O, tym razem mamy strój wypoczynkowy. Coś takiego, resort. No. I dzięki temu możemy zgarnąć sobie księżyc jeszcze dodatkowy. Jeden z najlepszych kostiumów, moim zdaniem. Wygląda po prostu fajnie, ten kapelusik taki fajny, wakacyjny.
Oj. To wygląda bardzo gorąco. Może możemy na to sprayować wodę. Okej. Gorąca wyspa. Fajnie, możemy tak zdobywać te monetki. Dobra, 30 na 100. Tu są jeszcze 3. O, no i to jest dobry sposób. Kurde. A, gorące źródła są takie ciepłe i fajne. Okej, gorące źródła. Nie wiem za bardzo, jak to seal przetłumaczyć, no bo seal to jest foka normalnie, ale raczej nie o to chodzi. Okej, kolejne 3, 33 na 100. Jeszcze 3. O, to super. Aż 9 w jednym miejscu praktycznie. Oczywiście ja tutaj postaram się pośpieszyć jak najbardziej. Dobra, musimy jeszcze kolejny korek na niego wystrzelić. O, to go chyba wkurzyło. Okej, nie za bardzo. Jeszcze tylko jedna fontanna. Pójdźmy po nią. O! Okej, strażnie. Musimy się pozbyć tych wodorostów, które były w Królestwie Jeziornym kiedyś. Chwila, bo tu gdzieś był księżyc, zgadza się. Może tutaj? O tak, tutaj. Pamiętam to, on jest bardzo trudny do znalezienia. O! Totalnie o nim zapomniałem. Nic ci nie umknie. No wiem, Capi. Co zostawiły fale? Kolejne monetki, żeby nie zapomnieć od razu, to zabiorę. 39. Kolejne. No właśnie, jak eksplorujecie sobie to królestwo, to aż same wam się rzucają w oczy te monetki. Głównie dlatego, że po prostu się tak wyróżniają. Okej, jeszcze tej skrzyni otwieraliśmy. Okej, to serduszko. Kolejne 3 monetki, no patrzcie. Jakie my mamy szczęście do nich, prawda? Okej, 45, super. Prawie połowa. Okej. Musimy się udać do tego domu na plaży. Już tam się teleportuje. Okej, no i tutaj trzeba mieć ten kostium. Żeby w pełni cieszyć się dobrami Blaine'u, musisz ubrać się do relaksu. No, osiągnąłeś perfekcyjny relaks. Proszę, rozgość się. Zrelaksuj się i ciesz się. Enjoy. O kurde, ale dziwne. Właśnie, a może to byłby dobry screenshot? Raczej nie. Mario się rozgląda ciągle. Patrzy się ciągle na te ślimaki. Okej, księżyc. Relaksujący taniec. Dokładnie tak. Wyglądał bardzo relaksująco. Dobra, może screenshota zrobię zanim po pokonaniu tej ośmiornicy. Bo nie chcę raczej mieć jej w tle. Okej, ostatnie miejsce, do którego musimy się udać, to jest właśnie tam. Ten kanion cały. O kurczę, Mario, jak ty się tu w ogóle uderzyłeś? Okej, gumby. Gumba! O! Patrzcie. Może sobie jedną gumbę złapię. Serio, gumbo? Naprawdę. Checkpoint. Okej, toczący się kanion. Okej, kolejne monetki. Super. Właśnie tego nam było trzeba. Kolejne monetki. Super. No widzicie jak.
Nie trzeba nawet za bardzo się wysilać, żeby je znajdować. Okej, tylko muszę wejść tamtędy raczej. Okej. Czyli muszę po tych jakby schodkach wejść. Okej, tylko że nie wyszło akurat. No dobrze. Teraz tutaj? Nie. A, tam po prostu. Okej, tylko jest to dosyć wysoko na pierwszy rzut oka. No Mario, czemu nie robisz tego dive'a swojego? Mario! Bo wiesz, że jak będziesz tak dalej robił, no to raczej księżniczka Peach nie będzie z tego za bardzo zadowolona. No, dobra. O, nasionko kolejne. I księżyc. Obstawiam. No jasne, że tak. Okej, tylny kanion. Eksploracja. Kolejne monetki. Gumba? No nie ma. Nie ma miejsca dla gumb tutaj. No i nasionko bierzemy. Zanim pójdziemy sobie kanionem, to jeszcze sobie je zabierzemy. Ha! Liczyłem, że zdepczę tą gumbę. No ale trudno, nie udało się. Dobra. Wow, fajne. Fajne złapanie. Wow, wow, wow. Okej, na szczęście nasionko może przetrwać pod wodą. Z czego jestem niezmiernie zadowolony. Okej. Relaksujące królestwo, trzeba przyznać. Właśnie, tutaj, żeby przyspieszyć wzrost tych roślinek, można po prostu je polać wodą od tych guszenów. Ale nie ma co na to tracić czasu na razie. Na razie to ja bym się udał do tego kanionu wreszcie. Bo ciągle to zamierzam zrobić, ale tego nie robię. Okej. Gumba? Uwaga na... No właśnie. Na te muszle kolczaste. O, aż się muzyczka włączyła taka. Słyszycie to? Okej. No właśnie, dlatego wybrałem się tu z gumbą, ponieważ jest tutaj pani gumba, dająca nam księżyc. Miłość nad morzem. Dokładnie tak. Wow, jak ja tego uniknąłem w ogóle. Monetki? No jasne, że tak. 60. No, to jest już przekonująca liczba. Okej. Okej, nad toczącym się kanionem. No i wreszcie. Nad kanionem. Okej, już mamy jeden księżyc więcej niż potrzebujemy. Niż potrzebowaliśmy. Ale no... Okej. I ostatnia. Kolejne monetki widać. No spójrzcie, jakie to jest niesamowite. Jak łatwo się wszystkie znajduje. O! Oj, nie chciałeś zostać uderzony, prawda? No i po tobie. O nie, jeszcze nie, teraz musimy z nim walczyć. O, dobra. Zdenerwowało się na nas. Okej, świetnie. Czas odzyskać gazowaną wodę. Okej, musimy tego Guszena złapać ponownie. Dobra, Guszen, lecisz. Dobra, chyba możemy użyć wody z tych fontan, żeby się wyżej wzbić. No dobra, nie dolecę niestety. Ale najpierw muszę mu tą lawę z głowy usunąć. Potem mogę mu... O właśnie, a to chociaż w sumie już sam się załatwił. Okej, muzyczka jest fajna w tej bitwie. Całkiem. Okej, chyba trzeba będzie wylądować. Chociaż nie, mogę mu po prostu ground pounda zrobić na głowę, jak go dogonię.
No dobra, on jest jednak za szybki trochę. Zanim ja się obrócę w powietrzu, to on już zdąży uciec. I znowu muszę tych guszenów głupich szukać. Bo mi się ground pound nie udał. No jest, 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 jest. Są dwa nawet. Okej, gdzie on jest? O, akurat nasze drogi się skrzyżują. O, dobra. No i co, kozi róg. Chyba zauważył. No mogę ground pounda zrobić, no. No właśnie, tak. Ładnie. Dzięki, Kapi. O nie, zabiłeś mi Guszena. Chwila, on jest tutaj? Nie, to jest jakiś inny. Nie szkodzi. O, checkpoint jakiś, no. Dobra, teraz jest bitwa. Gdzie on się schował? Jest taki wielki, ale się schował wciąż. Ty, no gdzie on jest? Tam jest Dory. Ty, no nie gadaj, gdzie on jest? Tam jest! Na samym brzegu mapy. To jest jakiś żart chyba. Ale utknął chyba. Patrzcie, nie może nic zrobić. A dobra, jednak się ruszył teraz, okej. Ale szybki jest, kurde, patrzcie. Dobra, muszę mu trochę na głowę polać. Dobra. Okej, okej. A, bo on tym może do góry trochę strzelać. Tak troszeczkę. Ground pound. Dobra. Nie zdążył uciec tym razem. Oj. Oj, coś go główka rozbolała. Troszeczkę. Mario. Patrzcie, fontanny zostały przywrócone. I znowu nalewają wodę do tajemniczego szklanego naczynia. Multiksiężyc. Szklanka jest w połowie pełna. O, patrzcie. Było half empty, a teraz jest half full. Super. No, mówiłem właśnie, że... Mówi się, że jest w połowie pełna, w połowie pusta. Rany, co za piękny zachód słońca. I fajnie, że wszystkie fontanny z gazowaną wodą już działają. Ale nie wydaje się, że Bowser jest w tym królestwie jeszcze. Powinniśmy ruszać do następnego? Powinniśmy, Kapi, powinniśmy. Tylko zanim jeszcze... Zróbmy sobie na tle zachodu słońca. Ta muzyczka jest po prostu. Okej, zrelaksowany Mario. Wow! Mario! Cześć. To ja, Mario. Wow, Mario. Ale dziwne to jest. Spójrzcie na to. Ale... Jak? No nie! Okej, chyba już. No. Dobra, może być. Jakiegoś talentu fotograficznego to ja nie mam, ale... Ale wciąż fajnie wygląda. Dobra, ruszajmy do następnego królestwa. Gdyż mamy... potrzebnych księżyców. Odpowiednią ilość. Kolejne monetki widziałem. Nie ukryjecie się przede mną, monetki. Okej. Odyseja zyskała więcej mocy. Ponownie. Cóż za niespodzianka, prawda? Okej. Do królestwa obiadowego. Bowser nie może uciekać wiecznie. Dobra, następne królestwo to królestwo obiadowe. Chyba tak to można przetłumaczyć. Królestwo obiadowe. Luncheon. No. Mi to tak pasuje trochę. Ale nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Okej, tym razem jest takie złote niebo. Mario w swoim wakacyjnym stroju. Wakacje się skończyły, Mario. Czas ruszać do roboty. Okej, więc Bowser chce... dać gościom do picia gazowaną wodę. Brzmi jakby jego przygotowanie do ślubu trwało.
Okej, jaki tym razem skill? Side somersault, czyli salto w bok. No, nie wiem, czy z tego korzystałem kiedyś. Czyli musimy biec i obrócić się w kierunku gwałtownie i skoczyć. No, dobra. Okej, powinniśmy przeczytać o królestwie obiadowym. Wygląda na to, że w tym królestwie bardzo sławny jest taka zupa. Okej, czyli pewnie to będzie poczęstunek dla gości na ślubie. Także ruszajmy. Okej, królestwo obiadowe. Góra Volbono. Tam jakaś kura sobie lata z zupą. Okej. Brudale są po gotowaniu. I zobaczcie, nie ma już tego jednego, którego pokonaliśmy w poprzednim odcinku. O, rany! Oni tu są! Brudale! Okej, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym przejdziemy przez Królestwo Obiadowe. W sensie zaczniemy. Pewnie podzielę je na dwa odcinki. No i co? Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Rozpocząłem ankietę, jeśli jeszcze nie zauważyliście. Mówiącą o... gdzie was spytałem po prostu, czy robić kilka serii naraz, czy może po prostu jedną skończyć, potem następną i tak dalej, wiecie, że jedną naraz. No ale dobrze. Także to jest wasz wolny wybór. Ja tutaj wam się zasugeruję. No i co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!